Był sobie kiedyś pewien ubogi człowiek. Nie miał pieniędzy, nie miał posiadłości, nie miał majątku i ciągle marzył o tym, jakby to było cudownie, gdyby jego los się odmienił. Tak też się stało. W wyniku pewnych dosyć przypadkowych przypadków stał się posiadaczem ogromnej fortuny. Niesamowicie ogromnej fortuny. Jak się łatwo domyślić, trochę mu odbiło, kiedy miał te wszystkie pieniądze. Wzbudziła się w nim taka chęć, żeby wszystko w jego życiu od tego momentu było najlepsze, najdroższe, najdoskonalsze. W jego domu, oczywiście najlepszym w okolicy, musiały być najlepsze sprzęty, najlepsza służba, wszystko musiało dookoła niego być najlepsze. Tak żył przez wiele lat, dlatego że majątek jego był ogromny, wydawało się wręcz, że nieskończony. Któregoś dnia zapadł na jakieś dziwne bóle. Wezwał najlepszego lekarza w okolicy i zapytał go, co się dzieje. Ten powiedział, że to najprawdopodobniej wyrostek robaczkowy, każdy dobry lekarz powinien sobie z tym poradzić. Ten udał się do szpitala, ale oczywiście stwierdził, że ten szpital chyba nie jest najlepszy w okolicy i zaczął szukać lepszego. Jak się łatwo domyślić, trafiał od szpitala do szpitala i w każdym ciągle pojawiała mu się myśl, czy nie znajdzie lepszego zespołu, lepszej kliniki, lepszych warunków, lepszego doświadczonego lekarza itd., itd. Miały miesiące, a on ciągle nie poddawał się zabiegowi, dlatego że szukał najlepszego możliwego miejsca do tego, żeby się nim zajęto. W końcu, w trakcie jakiejś podróży samochodowej, kiedy szukał kolejnej najlepszej kliniki w kolejnym kraju, zapadł całkowicie na zdrowiu, aż pogrążył się w śpiączkę. Tuż przed tym, kiedy stracił przytomność, a był w jakiejś bardzo małej wiosce, powiedział: znajdźcie mi kogoś najlepszego, kto mi pomoże. Wieśniacy zebrali się wokół chorego i przez chwilę rozmawiali, kogo by tutaj wezwać. W końcu wezwali miejscowego rzeźnika. Dlatego, że mówiło się w wiosce, że jeżeli chodzi o krojenie mięsa, to on jest najlepszy. Moi drodzy, wiem, że większość z was mi powie, ta bajka nie jest o mnie. Ja co prawda chcę trochę więcej rzeczy w życiu i trochę lepszych, ale nie mam przecież takiej obsesji jak ten człowiek. Nie muszę mieć wszystkiego najwięcej i najlepiej. Może i tak, ale dlaczego ciągle w naszym sercu jest tak, że zawsze nam mało, że ciągle sobie mówimy, gdybym miał więcej, gdybym był w innej sytuacji, to byłbym szczęśliwszy. To się może skończyć tym, że trafisz w ręce rzeźnika.